Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam samego serca Jerozolimy, a właściwie z tego, co jest nad sercem Jerozolimy, czyli z dachów Jerozolimy. Znajdujemy się w miejscu czarującym. Pode mną domy mieszkańców Jerozolimy, po prawej stronie Arabów, Palestyńczyków, muzułmanów, po lewej stronie Żydów, Izraelczyków. Pod nami jest Wielki Suk, czyli targ arabski, a za moimi plecami oczywiście rozpoznawalna wszędzie Bazylika Anastazis, charakteryzująca się dwiema kopułami. Tą większą, która wskazuje na edykułę grobu Pana Jezusa, grobu, zaznaczamy, ciągle pustego, a ta mniejsza pokazuje na katolikon, a więc prezbiterium kościoła patriarchatu greckiego, patriarchatu prawosławnego. Po mojej lewej stronie ta wysoka, strzelista wieża to kościół luterański Najświętszego Zbawiciela, a po mojej prawej stronie ta wieża, która wznosi się na tle Bazyliki Anastazis, to oczywiście słynny meczet Omara. To właśnie to jest meczet Omara, a nie ten, który myli się ze złotą kopułą meczetu na skalę. W poprzednim odcinku powiedziałem Państwu, że nie jesteśmy pewni co do autentyczności miejsca, które nazywamy Wieczernikiem. Ten tradycyjny Wieczernik nosi na sobie znamiona tradycji chrześcijańskiej, ale trudno dopatrzeć się tam twardych dowodów historycznych, że to rzeczywiście było to miejsce, stuprocentowo to miejsce, w którym Jezus miał umyć uczniom nogi i ustanowić ostatnią wieczerzę. Gdzie zatem w Jerozolimie może mieścić się Wieczernik? No, niestety dzieje się tak, że różne odłamy chrześcijaństwa, różne wyznania chrześcijaństwa starają się wyznaczyć sobie jakieś miejsce, które uznają albo ogłoszą, że to jest właśnie to ważne, święte chrześcijańskie miejsce. Chciałbym Was zabrać dzisiaj na mały spacer po Jerozolimie i udać się na spotkanie mnichów syryjskich, którzy uważają, że ich klasztor to Wieczernik. Zapraszam. Jeruzalem wzniesione wysoko, jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane, to właśnie na tych uliczkach dopiero rozumiemy, co to znaczy wstępować do Jeruzalem i być w mieście gęsto i ściśle zabudowanym. Idąc tą wąską uliczką Jerozolimy, chciałbym powiedzieć, kim są mnisi syryjscy. Nie należy ich mylić z mnichami koptyjskimi, szalom. Nie należy ich mylić z mnichami koptyjskimi, ale są to mnisi prawosławni, którzy, uwaga, są monofizytami. Znaczy, byli kiedyś monofizytami, bo dzisiaj już te różnice i konflikt dogmatyczny wokół jedności osób w Jezusie Chrystusie został właściwie rozszyfrowany jako konflikt ściśle lingwistyczny, językowy i nieporozumienie językowe, które powstało po soborze chalcedońskim w 451 roku. I zbliżam się właśnie do malutkiego placyku, który jest przy którym mieści się Bazylika, Kościół Świętego Marka, o którym się mówi, że jest to jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich w tym mieście. A więc doszliśmy do tego miejsca tajemniczego, ukrytego w samym sercu Jerozolimy i wchodzę teraz do kościoła, który nazywa się Wieczernikiem Syryjskim. Mnisi syryjscy wierzą, że właśnie to miejsce, w którym się teraz znajdujemy, jest wieczernikiem, czyli miejscem, w którym Jezus spożył ostatnią wieczerzę i umył uczniom nogi, a następnie
wygłosił wielką mowę arcykapłańską, którą za chwileczkę usłyszymy. Czy to jest trafne przekonanie? Raczej jest to trochę naciągany argument. Niemniej jednak w sercach ludzi jest takie pragnienie, aby jakieś miejsce w sposób szczególny otoczyć naszą pamięcią i dedykować je do ważnym wydarzeniom z życia Jezusa, które są w gruncie rzeczy wydarzeniami również i z naszego życia. Ten Kościół oprócz tego, co do czego sobie rości tytuł, zawiera również piękną ikonę Matki Bożej, o której mówi się, że namalował ją święty Łukasz na desce ze stołu, na którym Matka Boża miała przygotowywać posiłki. No, gdybyśmy mieli przyjąć tę opowieść, to w takim razie musielibyśmy to skonfrontować jeszcze z innymi ikonami, które do tego samego tytułu roszczą sobie prawo, ale to już jest inna opowieść. Tymczasem wysłuchajmy słów Ewangelii, którą w języku Pana Jezusa, a więc w języku aramejskim, przeczyta nam dzisiaj mnich syryjski Abuna Bulus Kano, czyli ojciec Bulus Kano. Ewangelion Johanum. Eno Jeszua we Marle, Mandro Hemli, Melab Notar, Oob Narhmiu, Walwothe Othenan, Wawonul Wothe Obdinan. Hauden Loro Hemli, Melab Lonotar. ומלתו הודה שומעיתון, לא בו דיל, אלו דבו שדר, הולן מלט עמחון כדל וזכון איתי. הודן פרקליטו רוחות קודשו, הודם שדר אוב שם, הוא נלפחון כל מדם, הוא נחדכון כל מודו מרנו לוזכון, שלמה שובק נרחון, שלמה דיל יוהב נלכון, לא בו איכנו יוהב עולמו, אינו יוהב נלכון, לא נדעוד לבחון ולא נדחל, שמעתון דנו אמרי תלכון, דוזנו אוזנו לבחון, אלו רוחמיתון לי, הודן הוויתון דוזנו לבחון דוב, רבו מן. Uhoshu ho emret al-khun adlo nehwun modahwo tahimnun. Abuna Bulus from Jerusalem, he is doing the writing, rewriting, handwriting the scripture from Syriac into Aramaic. Yes. Proszę Ojca, skąd wiemy, że język aramejski był autentycznym językiem, jakim posługiwał się Jezus? We know during the history and during the Bible, Gospel, we have a lot. We have around three books from the Old Testament, and we have one from all the New Testament. It's written originally from the Aramaic language. Also, that's showing us this is the language of Jesus Christ. And we have also many words. They use the Gospels. They use the Saint Matthew, Saint Luke, Saint John. When they written the Gospels, they have some words like Talita Kum. It's Aramaic words. So they use when you read some text from the another Gospels. So you feeling that or you know that the words is originally Aramaic. So it's written back to our language, and because we know Jesus. He was here before 2,000 years ago, and 2,000 years ago it was the Aramaic language, official language on all Palestinian. Również na krzyżu Jezus mówi po aramejsku. Saying Eli Eli Munchbachtun. Yes. How do you say it? Eli Eli Munchbachtunli. Munchbachtunli. Yeah. I can't repeat it. Yes. Dlaczego dla Syryjczyków jest tak ważne zachowanie tego języka i modlitwa w tym języku w XXI wieku? In the 21st century. So that's important for us now because we want to reviving back this language because from the 8th century before Jesus Christ it appeared this language until 7th century after Jesus Christ. So it was the treasure, this language it was treasure for all the world. After that, step by step, it's disappearing
And until now we have just small prayers and we singing like that, but 2022 now, so we should take care about this language and reviving it back. And we wrote the Gospels and we wrote the scripts and show the peoples, to showing this is Aramaic language for Jesus language, to be sure and to be testimony for this language for the other. Ojciec przeczytał nam po aramejsku fragment Ewangelii, którą w Kościele katolickim czytamy w szóstą niedzielę wielkanocną. W tym tekście Jezus mówi, że przyjdzie Duch Święty, Parakletos, który nas doprowadzi do poznania całej prawdy. Co to dla Ojca znaczy? Thanks God, because the Holy Spirit is surrounding us. Without Holy Spirit, we can't do anything. So that's important thing. On these days, we are waiting for the Paraclete. And to remember us when the Holy Spirit come up on the disciples like fire. So this is the fire that means give us more power, this give us more strength to be near the Gospels and to speech the Gospels for all the words. So the Gospels or speech, without the Holy Spirit, we are nothing. We can't talking, we don't have any fire or we don't have any warmth inside us to do the word of God's of gospel for all the words. So the Holy Spirit for us is very important. First of all, He give us all the talents, He show us the truth way, and He give us also strength to continue walking forever. Abuna, i już ostatnie pytanie. Czy to naprawdę jest prawdziwy dom świętego Marka Ewangelisty i jego matki? Czy to o tym domu mówi Piotr w Dziejach Apostolskich? Skąd ta pewność, to przekonanie? We have an inscription, it's written on the wall, and it's dating back for 5th and 6th century, it's written in Aramaic. So it's written in Aramaic, this words, it's mentioned there, this is the house of Mary, called Mark. So this is the place where Jesus him celebrated the Last Supper and the Holy Spirit come upon the disciples. So that sign from 2,000 years ago, they put it here to be sign for future, to know this is the original place where the disciples, where Jesus also celebrated for all these feasts and blessing things in our monastery. Father, thank you very much, Abuna, and I hope that you will make a journey to Poland too. Yes, I wish, yes, I will call you, I will contact you. God bless you. God bless thank you. Okay. Okay. Buna Bulus powiedział do nas bardzo piękne przesłanie o tym, jak Duch Święty rozgrzewa nasze serca i bez Niego nie jesteśmy w stanie poznać nauki Jezusa. Rzeczywiście tak jest. Jezus, Duch Jezusa prowadzi nas do poznania całej prawdy. Wprawdzie Jezus powiedział o sobie wszystko i oznajmił nam wszystko, ale ciągle nasze myśli, nasze umysły są ociężałe i nie jesteśmy w stanie pobiec za mocą słów Jezusa. Szczególnie za mocą tych słów, gdy mówi on o pokoju. Pokoju, który nie pochodzi z konsensusu międzyludzkiego, ale pokoju, który pochodzi z serca samego Boga. Pokoju, który może nam dać tylko Bóg. Jest to pokój nasz z Bogiem. Jest to pokój między nami. Pokój, który zasadza się na przebaczeniu grzechów, na nieuznawaniu wzajemnych uraz, na nieutrzymywaniu siebie w błędnych, fałszywych przekonaniach o siebie nawzajem, ale w docieraniu do tego, co jest najczystszą istotą Boga w każdym z nas. Moi kochani, i już na koniec, dlaczego jest potrzebne to dochodzenie, stopniowe dochodzenie do całej prawdy? Otóż mówi święty Augustyn, że wprawdzie w Piśmie Świętym przemawia do nas cała Trójca Święta, to jednak od czasu do czasu potrzeba, aby przemawiały poszczególne osoby, po to, aby stymulować nasz intelekt do skonfrontowania się z nieograniczonością Bożych darów i z tym, że w innym wypadku nie bylibyśmy w stanie wykryć jedności osób w Trójcy Świętej, nie bylibyśmy w stanie odkryć obecności Boga między nami.
Niech to przesłanie i przesłanie Abuny Bulusa pozostanie z nami na najbliższą niedzielę i na wszystkie dni naszego życia. Z Jerozolimy, z syryjskiego kościoła świętego Marka, dla Deonu i dla wszystkich ludzi dobrej woli, ojciec Wiesław Dawidowski.